Siemanko, siemanko, witam serdecznie ponownie. Jesteśmy. Ja jestem na rybach, a wy jesteście ze mną, jak będziecie to oglądać, nie? To znaczy, co? Będziemy łowić dzisiaj karpie, amury, liny, jak się uda, i karasie, ale prawdopodobnie będzie karp i karaś, nie? No to co? Nie będziemy nudzić i zaczynamy. Za chwilę się widzimy. Rozrobimy zanętę, taką już bazę gotową, mieszaną. Kurytę. Pachnie, widzę. Dużo orzecha jest w zamęcie. Dobra. I widzimy się za chwilę. Karaś, nawet dosyć ładny. Taki karaś się złowił. O. Dobra, rybcie wypuszczamy. Takie orzechy z Lidla, z panierką, i na takie coś bierze właśnie. Dobra, ja rzucam dalej. Widzimy się za chwilę. No jest kolejna rybka. Nie zdążyłem włączyć kamery, żeby nagrać branie. Razem będzie taki karp. 40 parę centymetrów ma. Dobra. I wypuszczam. Poszedł.
i pobrał na tego orzecha. Także łapkę zostawcie. Ale jaj, ale jaj. Wędkę wciągało do wody, a rybka malutka, rybka malutka. Rybka. No, ładny karaś. Karaś tak wciąga. Lecie, zobaczcie. Centymetr. No 40. Gdzie jest tak? Takie chude już potarle chyba są. Nie wiem, chyba tarły już wcześniej były, bo są takie grubsze. I do następnej. Siedzi, siedzi, siedzi. Chyba kar będzie. Trochę i wędkę bez ciągu. Ile siły. Haczyki bezzadziorowe. No i taki karpik. Taki karpiczek się złapał. No i sumie na orzech. Dobra, na orzech. Dobre. Co by, ryba już się działa? Nie mogę. Przecież przed chwilą rzuciłem. Ale teraz tylko karaś. Lina. Udało się lina. Liny tak szarpią właśnie. Przed chwilą rzucono to. Chcę wam pokazać, że ten lin się na tego orzecha złapał. Także nie, że cyganie. Czekaj.
się odebrzmi. Około 40 ten niewielki. Dobra, wypuszczam linę. Siedzi. Już mi wędkę znowu wciągnął. Ale co to nie wiem. Raz. Ale chyba karpi jakiś mały. Jestem wyparać. Dorać tak samo na oddecha. Jest tak, taki cztery. Już są potarle, bo widać, że są chude. Taki właśnie. Siad. Dobra, wypuszczamy rybkę i niech se płynie. I widzimy się przy kolejnym braniu. Zostawcie łapkę, subskrypcję. Ten łabędź, ten łabędź to mnie wkurza. Niech idzie mi stamtąd. A tu branie. O! Siedzi. To ja nie wiem, 10 sekund odrzucenia. Ja może być wim, bo się dużo czepie. Możliwe, że wim. Ale zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie wim. Prawdopodobnie mamy lina. Syf się tam przy przelepce. Tak, mamy kolejnego linia. O, taki linek złowił. I na orzecha. Dobra, na orzecha. A są tu większe, większe linie. I pewnie zaraz będzie następne. I ryby nie ma. A wędkę wciągała. No dobra.